Siema, witajcie w moim kolejnym odcinku. Jestem... O, co to jest? Jakiś pieszy? Co? Dobra. Jestem zaraz po nagrywaniu ostatniego odcinka. Nie chodziłem tutaj, no mówię wam, od razu jestem na świeżo z wami. Nigdzie nie chodziłem, ani nic takiego. A więc najpierw zrobimy taki trik. Posterunek Vincenta. Idziemy na posterunek Vincent, nie, najpierw pójdziemy do lożku, odebrać rzeczy, potem na posterunek Vincenta, dać mu głowę kuroliszka. Tak. A więc idziemy tutaj? Dobra, pójdziemy tędy. Ciemno. Kto tam idzie? Zawsze po drodze lubię sobie zobaczyć, jakie mają kwestie dialogowe. Oj, ci wszyscy ludzie. Jak dobrze widzicie, jeszcze działa mi tutaj ten kod. No, kod jeszcze działa 3 godziny i 40 minut. Znów mi rośnie, ale boli. Cześć. Jeszcze tylko kilka godzin i wracam do mojej żoneczki. Dobra. Rycerz zakonu. Aha, to pewnie jest ten zakon płonącej róży, tak? Siegfried opowiadał nam o tobie. O. Dobra. Pewnie zauważyliście, że teraz już trochę inaczej chodzę. O. Co to jest? Firma dziewiarska, rękawiczki, szapki, szaliki. Zakon płonącej róży jest jedyną nadzieją, bla 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 bla. Aha, żeby dołączyć do nich. Darmowe rozgrzeszenie przez wysokie rangi kapłanów. A, no to rzeczywiście. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Aha, tam za tymi jest. Spoko. O Jezus. No, trochę. Zacząłem tak chodzić, no. Lepiej to wygląda. Chwila, mapka. Fuck, miałem tu skręcić. Zrąbałem. Szkoda, że tu... Nie da się tu sprintować. Myślałem, że na szybciej może coś będzie, niestety. Powiem wam, ładne to miasto. Tu gdzieś miałem skręcić. A to jest brama Crash Platforma. Nie, jeszcze dalej. Myślałem, że tak daleko już doszło. Wow. Dobra, o, piesek. Może, że węszy. Wreszcie. Tutaj mam iść? Chyba tak. Ulica Szpi... O, pamiętam to. Znaczy, zapomniałem wam kiedyś wspomnieć, że... grałem kiedyś. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Fajne przemyślenia. Właśnie, co ja miałem powiedzieć? Może was nie do końca dobrze poinformowałem, bo kiedyś grałem w Wiedźmina, ale to nie było takie granie, że dostałem, wiecie, kupiłem sobie grę, grałem normalnie, no-life'iłem przez cały dzień. Znaczy cały dzień, dopóki jej nie przeszedłem. Grałem, ale u kolegi. To było, no, już te 5 lat temu, kiedy gra wyszła. I właśnie grałem w ten początek w Wyzimie i końcówkę w tamtych przedmieściach Wyzimy. Jak to się to nazywało? Masakrator. O! Tablica ogłoszeń. Weźmiemy, wiecie co, no. Jak można z takiego czegoś nie skorzystać? Drzwi do lożku, właśnie, lożek, no. Takie niepozorne, myślałem, że to jakieś inaczej będzie troszkę wyglądać. Cześć, Vincent. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Co? Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, Wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, Wiedźminie?
mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle. A, 400 orenów. Oto 400 orenów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. No ja mam nadzieję. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Czyli tam pójdę. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? No. Wiem, co robię. Nie jestem żółtoziobem. Jak rozwalić, no to rozwalić, nie? W rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. O ile nie zginiesz. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko jeśli przyniesie dowody. Spoko. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za Kuroliszka, który zaląkł się w kanałach, i drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach. Dobra, idziemy do Siemka. No, no. Udało ci się zabić Kuroliszka. Oficjalnie powiem wam, że ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec tego absurdu. Ten Siemko ma fajny... Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj, ma fajny głos. Jak bym go znał, ale... Nie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No Wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Siemko jest jakimś takim malutkim złodziejaszkiem. Tu są moje rzeczy? Chyba tak. Depozyt. Hu, hu, hu. Ale wyciągania będzie. Ja, moje. Właśnie, muszę znaleźć tutaj jakiegoś sprzedawcę. To tak nie może być, żebym ja z takim badziewiem łaził cały czas. Tylko na przykład chciałbym posprzedawać te pierścienie, bo nagija mi one. Tak, bardzo ładnie wszystko. Beczuszkę. Opróżnimy. To się przyda potem na eliksiry może. Tu jeszcze... A nie, zamknięte. Dobra. Chyba... Nie, gdzie ja zaś wlazłem? Chyba wiem, gdzie zaś ze tych kanałów. Jestem genialny. Mogłoby napisać, że czy chcesz wejść do kanałów. Are you sure? No w ogóle to walka grupowa. No przywal mu. W ogóle walczyłem z srebrnym? Nie, temerskim. Srebrnym miałeś zwalczyć. Szczątki. Dobra. Da się stąd jakoś tutaj wyjść? Pewnie się da. Albo i nie. Da się. Nie, nie da się. Fuck. No, gincie, szmaty. Zamknięte. Ja to się wpakowałem. Nie no, ja cię... Ja pierdzielę. Dobra, wyjdę stąd. Jak Boga kocham, wrócę. Siema, witajcie znowu. Dobra, wyszłem. I teraz chciałem się... dowiedzieć, co bym mógł tutaj...
O, dużo mi się tu odblokowało. O, widzę, że tu będę miał... Matko. Dobra, najpierw idziemy... Odo już nie żyje. Dobra, ale później. Z Siemką. Dobra, nie będę was zanudzał, albo pozanudzam was. Idziemy do Harena. Wskazuj się nam. To jest dobrze, że to jest taka opcja. Do lożku? Spoko, no. Dzięki. Wszyscy mi tak mówią, fuck. Kapłan? Wszyscy kapłani wyglądają tak samo, łeee. Chwila. Co to jest? Nic. Będę musiał tak... O Jezu, coś mi tnie. Mam nadzieję, że... usunąłem te wszystkie części z Frapsa z poprzedniego odcinku. Gdzie jest to? Oczywiście. Z drugiej strony? Nie, tu jest. Już nie. Dobra, ponownie w lożku. Ach, cholernie mocny. Aha, winiacza pił. Nie twoja sprawa. Albo znaczy winiacza. Mam coś dla ciebie. A myślałem, że to będzie ta przesyłka. Nie. Dobra, to już widzieliśmy. Masz katar? Co ty wiesz o życiu? No, czyli... Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że Fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak. Dokładnie tam, Siemko. Gdzie? Zabawne. Jak będziesz chciał kupić Fistech od Kolmana w Misiu Kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Musicie poczekać chwilkę. Okej, siema. Boże, trzecie siema. Nie, dobra. Co było? Dzwonił telefon i... musiałem odebrać, no chciałem sobie załatwić parę minut, no dobra, z godziny wolnego, no i tak dupa. Dlaczego magister wyszedł na wolność? Ten z salamandry ma możnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie wiedźminie. Mam brać przykład ze straży miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Nie pozwalaj sobie. To jest trzos. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie. Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldich. Nie do namierzenia. Vivaldich. I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Mam kilka pytań. Pytaj. W rzeczach brakuje pewnej paczki. Wiedźminie, ty się ciesz, że za tę paczkę nie dostałeś drugiej odsiadki. Rekwirujemy paczuszkę i radzę nie poruszać tego tematu przy kapitanie. Cholerni złodzieje. Czyli tą paczkę, co miałem im dać, to oni mi ją zebrali. Mam kilka super. Pytań. Zarąbyszka. Salamandra musiała zaleźć Foltestowi za skórę, skoro wyznaczył nagrodę za głowę magistra. To nie królewskie złoto, ale prywatna inicjatywa. Ciekawe. Płaci również za brosze zebrane z ciał bandytów. Jasne. Kim jest tajemniczy dobroczyńca? Nie mogę powiedzieć. Ale pośrednik sponsora wieczorami przesiaduje w karczmie. Gość lubi se wypić. Sprawdzę to. Dobra, czyli idziemy, bo ja mam jedną broszkę. O, ale kichnął. Bywaj. Normalnie paczkę mi zabrali. Chamy.
Okej. Gdzie jest Coleiman? Coleiman jest tu. Karczma mieć kudłacz. Tylko jest jedna karczma w całym mieście. Co do dupy miasto. Nie żebym jakoś narzekał czy coś. Dobra. Teraz w przyspieszonym tempie jedziemy w kierunku, znaczy jedziemy, lecimy jak na skrzydłach kurozdychacza do tej karczmy. On mówił, że wieczorem przebywa. O, Shani, cześć! Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. No i dobrze, bo... Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Ej. Mów szybko, bo nie mam czasu. Mam sprawę. Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych dobić. Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. No widzicie, ile tu jest tych kwestiorów. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, z nim nie pogadał, to mi się nie dowiedział. Niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Ja jest tego mam... na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej, ja to sprzedałem. Się przyda. Co najmniej 5 pędów. Do zobaczenia. Ja to sprzedałem. Kurde, bo myślę, że nie będzie potrzebne. Czy coś tam. No nie, ja tego miałem chyba z 10. Ja to za dyszkę sprzedałem. Fuck. Zimejka tu rośnie. Zimejki też miałem dużo. Dobrze, idę. Nie, oczywiście, że nie. Kupiec zakonu. Jak ja mam dojść do tej karczmy? Dobra, zaraz wrócę. Jestem w karczmie, znaczy wchodzę do karczmy właśnie. I ta karczma, no taki schodki się schodzi, no nieważne. I ona znajduje się, o zaś się tu piorą. I ta karczma znajduje się w tej gorszej dzielnicy Wyzimy. I Geralt się tu mi dziwił, że nawet Wyzima ma swoją gorszą dzielnicę, a tak jest tutaj. No wiecie, o co chodzi, nie? Kim jesteś? Nazywam się Coleman. Czym się zajmujesz? Sprzedaję różne rzeczy, jeżdżę to tu, to tam. Gdzie na przykład? Ostatnio na bagna, ale to nie twoja sprawa. No czyżby mi się wyłączył... Kupujesz coś? Miałem dla ciebie paczkę od niejakiego Harena. Miałeś? Już nie masz? Odebrali mi ją strażnicy miejscy. Przepraszam, ale nie widzę szans na jej odzyskanie. Psia jucha, dlaczego to ciągle mnie się zdarza? Trudno. Może da się komuś wcisnąć łapówkę. Żadnej urazy? Ujmę to tak. Jeśli ktoś kiedyś powierzy ci paczkę dla mnie, odmów mu. Zrozumiałeś przekaz? Do widzenia. Bywaj. Niemiły ten gościu. Cześć, pogadam. No, coś nie chce ze mną gadać. Wybaczył mi. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach? Białe włoski? Niech zgadza. Rozbawiłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość. Zawsze ten sarkazm, taki ironia, o. Potrafisz, swój chłop. Czego ci trzeba? Nie, chcę odpocząć. Co chodzi z tymi zakładami? Z tymi zakładami?
To taka nasza plebejska rozrywka. Dwóch twardzieli leje się po gębach, a my obstawiamy. A twardziele, co z tego mają? Kasę ma się rozumieć. Można zarobić, pośmiać się. Chłopaki rozładowują stres. No, są na to, jak oczywiście. Przywalą za mocno, to pies ma co jeść. Wszyscy na tym zyskują! Bywaj. O, może... jak nie będę musiał uczestniczyć w bezpośredniej walce, to... A nie. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. A wiecie co, zawalczę sobie z nim. Wiem, nie mam czasu i w ogóle. Dobra, to już słyszałem. Nie mam czasu. Nie wiem ile już trwa ten odcinek. Aleś mi się ustawił. Pokaż ryj do kamery. O fuck. O fuck. O fuck. Dobra, i ostatni. A dobrze, przynajmniej tu się kamera podniosła. Bardzo ładnie. O, kuferek tu jest jakiś. Hihi. Ma mieczy powieszanych. Wygra. Tam. Te dwie dychy to teraz nie robią dla mnie różnicy. A, taki sam shit. Komu by tu przypieprzyć? Nie wiem, walnij se sam. Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę. Jestem wykidajłą. Czyli to spokojna praca? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. Co to jest wykidajła, czy... Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. Zagramy? Bez urazy, ale grywam tylko z zawodowcami. Zagraj sobie z Carmen w Zamtuzie naprzeciwko. Albo niech cię Zoltan doszkoli. Spoko. Idziemy stąd. Tak się właśnie zastanawiam, ile mam katów w swojej. Może byś się podzielił. Może pójdziemy za rok. Dla ciebie zrobię jakąś promocję. No, dobra, nie mogę. Może w następnym odcinku. O, Carmen. Carmen. Dobra. Później do niej przyjdziemy. Jak widzicie, to jest ta gorsza część wyzimy. Wyzima to już jest takie dno. O, szczury tu łażą. Dobra, po prostu to jest takie dno. No, średniowieczne polskie miasto, no, w końcu Polacy je robili. A więc, teraz, może to nie był za ciekawy odcinek. Nie wiem ile trwa, jak zwykle. Muszę trochę ogarnąć to miasto, zobaczyć co się tu dzieje. I dopiero wtedy wrócimy. W następnym odcinku mam nadzieję, że pójdziemy do tego detektywa, co tutaj jest, tu ładnie. A więc do widzenia, żegnam się z wami i zapraszam do następnego odcinka, który będzie niebawem.